Witam moi drodzy, nadeszła ta wspaniała chwila, czyli jesienne wejście na Taizen. Co tu się wydarzyło? Coś nieprawdopodobnego, mianowicie w tym roku, no jak co roku zresztą, przetaczały się tajfuny i tutaj do strasznej demolki doszło. Widzę, że obsunięcia tutaj były masywne. Duża część tego parkingu, z którego zaczynaliśmy wejście poprzednio z Basią, Marysią, Stefanem, jest zasypana wręcz tutaj. Widać, że jakimś ciężkim sprzętem to było wyrównywane później. Trochę się niepokoiłem z rana, ponieważ w Bepu dosyć wiało w nocy i z rana nadal jeszcze było chłodniej, ale zgodnie z prognozą okazało się, że tutaj, chociaż to tylko 50 km od Bepu, tu jest dosyć spokojnie, bezwiecznie póki co. Tutaj było ogrodzenie jakby. Tu jest ta górska. Aha, to już wiem. Tu była ta wyschnięta górska droga. Górska rzeka, jakby strumień, i w czasie tajfunu, mocnych opadów, widocznie to wszystko się obsunęło, ponieważ wow, coś niesamowitego, spójrzcie na to, co tu się działo, uch, coś nieprawdopodobnego. Ci, którzy z was nie oglądali wejścia poprzedniego na Taizen, obejrzyjcie sobie chociaż początek, żeby mieć porównanie. Nieprawdopodobne. Ach, coś niesamowitego. Totalnie inny krajobraz, jakbym był w zupełnie innym miejscu. Tutaj była zabetonowana część zbocza. Pamiętam, wow, jak to niesamowicie wszystko runęło. Ciekawe, jak dalsza część drogi będzie wyglądała. To jest właśnie Japonia, widzicie, niestety. Co roku dochodzi do takich sytuacji, gdzie przyroda niszczy sporo infrastruktury i trzeba to odbudowywać. Tutaj był ten moment, gdzie tak bokiem przechodziliśmy. Było z takiego jakby drutu i jest ta skrzynka, w której to właśnie ludzie wchodzący zapisują swoje imię, i tutaj biegnie ta górska rzeka, która to spowodowała to całe zamieszanie. Widać, tam powstał niesamowity kanion wręcz. Wow, jaka to nieprawdopodobna siła natury przebiegała. Tam niesamowity kanion, widzę, w oddali powstał. I te głazy tutaj z impetem leciały. Spójrzcie na to. Tutaj jest barierka i to był dół. To było koryto tej rzeki. Jest nawet nazwa. Jeszcze. Tam następna osoba wchodzi. No nic, okej, okay, idźmy dalej, ale tutaj widać, tam powstał to ogromne zaskoczenie. Niesamowita przygoda już na wstępie. Tak, i teraz wchodzimy tutaj. Znowu jest część dalsza już zarośnięta. Tam ludzi wyżej. Jakaś grupa wchodzi. No można spodziewać się sporo osób dzisiaj, ponieważ to jest najpiękniejszy czas. Jak chyba wam wspominałem już na wejście na Taizen właśnie. Kiedy te kolory można podziwiać na szczycie. Troszkę za ciepło się ubrałem, muszę zdjąć się na to.
spod spodu. Gościu prawie biegnie. おはようございます。おはようございます。あ、すいません。はい、どうぞ。おはようございます。おはようございます。早いですね。あ、早い。ちょっとだけ。Coś wspaniałego, jak to pięknie wygląda. Te chmury tam, ten błękit nieba, te kolorowe wierzchołki. Stąd widać, jak różnorodna jest teraz ta szata roślinna. Tu na dole te żółte trawy, które wyglądają jak suche, ale one nie są jeszcze martwe ani suche. Później jest zieleń zbocza gór, z którą będę zaraz wchodził. I najwyższe szczyty, gdzie już jest jesień. Już są piękne jesienne kolory. W międzyczasie wyprzedziłem ekipę staruszków, ale to żaden wyczyn. Życzę im dużo wytrwałości i na pewno dotrą na Taizen dzisiaj, prędzej czy później. Ten rozgrzewkowy moment, o którym mówiłem, już niedługo się kończy, czyli właśnie ta długa prosta, kiedy to po jednym takim dosyć stromym wejściu po tych serpentynach dochodzimy właśnie do takiego długiej, prostej i zaraz wejdziemy do lasu i będziemy już bardziej na ostro. Tak, tutaj kiedyś właśnie można było zaoszczędzić sporo czasu, bo ten najmniej, nazwijmy to, atrakcyjny, chociaż nadal to jest olbrzymia przyjemność wchodzenie tutaj, ale nazwijmy to, że ten najmniej atrakcyjny odcinek można było podjechać autem do samego lasu. Tam jest nawet taki placyk, wygląda jak mały mini parking i stamtąd rozpocząć wspinaczkę. No ale widzicie, w takim stanie jest ta droga w tym momencie. Pewnie dochodziło do różnych zawaleń, obsunięć w czasie i postanowili ją zamknąć. Jak oto doszedłem na skraj lasu. Wow! Tutaj już od razu widzę, że głębokość tego kanału jest znacznie większa i widać, że został on wypłukany przez wodę płynącą. Teraz tu jest głęboko na jakieś 1,5 metra, nawet do 2, a wcześniej tu się przechodziło tak normalnie. Czyli tam jaka podmyta jama, drzewo. Czyli tak, tutaj tam było na początku tablice, było napisane, że lipcowe opady, zwłaszcza tutaj, tak spowodowały te obsunięcia, podmycia. No kurczę, pogoda mi demoluje moje ulubione góry. A tak, czyli może być troszkę dzisiaj trudniej to wchodzenie wyglądać. Okej, chodzimy dalej. Tak, moi drodzy, wejście na Taizen tym szlakiem przynajmniej jest teraz o wiele bardziej wymagające, ponieważ tutaj duża część została po prostu wypłukana tego szlaku i jest bardziej stromo, przez to trzeba wyżej stawiać nogi. Powstały jakieś zapaści, doliny. Właśnie minąłem skrzyżowanie i kontynuuję. Zaczynam powoli przechodzić ze strefy zielonej do strefy, gdzie już jest jesień, czyli kolory drzew nieco się zmieniły. Okej, myślę, że poza tym zbliżam się już do
miejsca, gdzie jest wejście do grobów. Tutaj jakaś figurka jest, którą zauważyłem tam. A, piękna jesień. W wysokich partiach gór już jest. Już tam widzę w oddali coraz więcej kolorowych drzew. Tak, tutaj też doszło do zawalenia drzew. No i teraz można tutaj tymi stopniami pójść. Tam teraz są do grobów. Albo tędy prosto na górę. Tu jest taka mapa. Tu jesteśmy teraz. A nie, tu. Tu są te stopnie idące tędy. Albo będę szedł tą trasą tędy. Do szczytu. Czyli tędy. A tutaj piękne kolory jesieni już. O, i kurodake tam z tyłu. Chyba zrobię tu mały przystanek, żeby zdobyć trochę energii. Kupiłem coś takiego. Quick Energy. 180 kalorii i cała masa różnego rodzaju witamin. W Japonii w takich właśnie opakowaniach jest mnóstwo różnego rodzaju. To nie jest taki typowy energy drink jak na przykład Red Bull, tylko to jest bardziej taki sportowców witaminowy, który daje wam energię. Wyszedłem całkiem już ze strefy zielonej. Tu jest taka trochę twarda przestrzeń. Tego kanału tu nie było. Został wykopany prawdopodobnie też w czasie tych srogich opadów. W przeciwnym przypadku albo wyżłobiony przez wodę w sumie. No tak, pewnie woda go sama wyżłobiła. Chwilą wąż mi odskoczył spod nóg, ale dosłownie tak szybko skubany ucieka. Jest coś niesamowitego. No, bym się nie spodziewał, że wąż tak szybko może przemieszczać się. Nie wiem, taki gdzieś na oko 120 cm może. Czyli już nie szczeniak, ale też nie mega anakonda. Kolejne obsunięcie. I tutaj terenu mnóstwo drzew całych z korzeniami powalonych po trasie widzę, napotykam, także tutaj sroga była akcja tego lata. Jak widzicie, tutaj już nie ma żartów. Podejście jest dosyć strome. Pani mi tu towarzyszy cały czas. Do jakiegoś czasu. Rękę sobie ucinamy. Kolejna otwarta przestrzeń, teraz znowu kawałek między krzakami i tam jeszcze pomiędzy skałami, jak przejdziemy te, które wystają, będzie taka przestrzeń otwarta, mała, z ładnym widokiem i tam już będzie atak na szczyt stamtąd. Idziemy dalej. Dosyć tu stromo. Trzeba patrzeć pod nogi. Bardzo uważnie.
Jeszcze troszkę. Wspaniale komponują się te skały. Piękne z tymi kolorami. Się wchodzi takim tunelem jakby i oto naszym oczom okazuje się szczyt Taizen. Wspaniały, mnóstwo ludzi na szczycie. Ach, przepięknie. O, i ma kazega mon stop, czy to dron, no. Tutaj ludzie sobie już biwakują trochę poniżej. A ja zaatakuję szczyt tam, mam zamiast sobie posiedzieć. Muszę jeszcze panią tutaj na finiszu przeganić. Nie mogę sobie pozwolić na przegraną. Już jest taki szyfiatorek, jest taki dosyć łagodny, więc zdjęcia z drona zrobimy. Mam nadzieję. Konnichiwa. Sumasen. Konnichiwa. Jezioro wygląda niesamowicie. Wspaniałe. Atakujemy na szczyt. Jest. Konnichiwa. Jesteśmy 11:12, czyli dokładnie 3 godzinki dzisiaj to trwało. Bardzo dużo ludzi dziś na szczycie, ale tak jak się spodziewałem, przychodzą tu na pół godzinki max i już wszyscy schodzą, także jest to dla mnie ok. A ja rozstawiam sprzęt i będę gotował obiad. Tym razem zaopatrzyłem się jeszcze w osłonę, która osłoni mnie przed wiatrem. Zaraz wam pokażę. Taki coś? Tam to zbocze też wygląda wspaniale. Zobaczymy, jak będzie pogoda później. Udany do stołu. W pięknych okolicznościach przyrody przystąpię do konsumpcji.
Okej, okay, czas wracać, zostawić te ziemskie krajobrazy. Muszę wam powiedzieć, że żadne zdjęcie nie zastąpi tego widoku, ani żaden film, przykro mi bardzo. Jeśli podobały wam się te ujęcia, że widzieliście, to znaczy, że widzieliście jakieś 60% tego piękna, które tu naprawdę jest. Okej, okay, czas rozpocząć zejście. Nad jezioro w sumie nie chce mi się tam schodzić już nawet. Tylko dwa kroki w dół zrobię. Już z każdej strony jezioro filmowałem dzisiaj, sfotografowałem z powietrza i więc nie ma sensu. Kurczę, gościu wszedł tam na tą skałę, na tą najwyższą, nie wiem którędy, ale wszedł na samą górę. Myślę, że to jest wyzwanie, które należy podjąć następnym razem. No tak, potrzeba półtorej godzinki, dwie godziny, żeby sobie wygotować, żeby sobie ugotować obiad, kawkę, wylatać trzy baterie w dronie, zrobić dużą ilość zdjęć i ujęć. Tak, Tizen to jest jednak Tizen. Fajnie byłoby jeszcze zimową wolą tu przejść kiedyś. Skobyłem już wiosenną w maju. Teraz jesienną. Okej, okay, okej. Okay. Schodzimy, bo tu jeszcze zatrzymałem się na sesję zdjęciową. Surfiacze. Ale już wystarczy tego dobrego.
Każda minuta z tych 3 godzin wspinaczki jest tego warta. Moi drodzy. Ostatnim rzut okiem. I schodzę. Nie wiem, może zobaczymy, może coś po drodze jeszcze jakieś więcej wpadnie, ale wokół, ale jeśli nie, to do zobaczenia. Postarałem się skrócić ten odcinek jak tylko mogłem, aby pokazać tylko te ujęcia. Myślę, że nawet mi się nie chce już iść do grobów. W sumie przecież widzieliście już w innym filmie, nic się tam nie zmieniło. To jest przejście wśród takich żywopłotów, takich krzaków, krzewów ostrych. I to jest rozmiar japoński, więc jak ja przychodzę, to troszeczkę mnie tutaj rysują ze wszystkich stron te krzaki. Do zobaczenia. A, jeszcze jedno. Słuchajcie, poprosiłem was grzecznie w dwóch postach o zasubskrybowanie anglojęzycznego kanału. To dla zasięgu, nawet jak nie chcecie oglądać. Przecież nic wam nie szkodzi, więc chociaż ta grupa widzów, którzy regularnie oglądają, moglibyście zasubskrybować, prawda? Nic wam się nie stanie. Także zachęcam. Nie żebram o te lajki i subskrypcje w każdym odcinku, jak zauważyliście, ale chciałem zobaczyć, czy coś wyniknie z tego kanału. Cześć! Tak, strasznie ta trasa została zdemolowana przez porę deszczową i tajfuny tegoroczne. Niestety, tu widzicie, jak to wygląda. Wszędzie obsunięcia ziemi. Wizualnie nawet tak wyglądano, jakby ktoś zaśmiecił teraz tą trasę tak jakimiś takimi kawałkami patyków. Tutaj kolejny odcinek. Spójrzcie, jakie jamy tutaj wręcz wypłukała woda. Wow, to właśnie świeżo co obsunięty płot. Dzieci by miały tu dobrą zabawę w wojnę, okopy gotowe. Przypadkowo spojrzałem w lewo i zauważyłem taką tutaj figurę. Ktoś w środku tego skałodrzewa, nazwałbym to. Fascynujące są te korzenie, spójrzcie na to. To jedna z moich ulubionych skał tutaj na tej trasie. Ponieważ jest cała taka w kawałkach i wszędzie wyrastają drzewa z niej. Muszę jakoś nazwać to miejsce i oznaczyć na mapie. Wtedy będą wspinacze będą tutaj przechodzili, będą wiedzieć, że jesteśmy teraz tutaj przy... Właśnie, jak to nazwać tą skałę? Nie, muszę się zastanowić. Natomiast ta skała jest zdecydowanie chyba numerem jeden moim ulubionym. Nie chyba, na pewno. To drugie zbocze wygląda i skały popękane oczywiście. Wygląda jakby było z kostki ułożone. Wow, ta skała jest niesamowita. Popękana oczywiście dlatego, że wszędzie wyrastają drzewa i korzenie. Spójrzcie na to.
Ona jakby była z misternie z bloków poukładana. Skała. Tak, to będzie punkt orientacyjny, myślę. Okej, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Tym razem chyba na dobre. Jestem zmęczony, szczerze mówiąc. Wcale się aż tak dużo szybciej nie schodzi niż wchodzi, ponieważ jest ten grunt obsuwający się wszędzie. Trzeba bardzo uważać. Też to jest, wejście jest równie wymagające. Może troszeczkę mniej niż wejście. Tu jest właśnie już wyjście. Jeszcze chciałem na koniec rzucić okiem tutaj na to niesamowity kanion, który powstał. Wow, spójrzcie na to. Tutaj niesamowite podmycie olbrzymie. Więc jama powstała tam. Ależ tutaj żywioł panował. We'll be right back.